Dzień dobry, to są poranne pytania Radia Olsztyn, Aleksandra Skrago przed mikrofonem. A naszym gościem jest dzisiaj Zbigniew Urban, koordynator Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rozpoczynamy wakacje, to jest wspaniały czas wypoczynku, bez troski, no ale chyba nie tylko bez troski, no bo wiemy o tym, że przed dziećmi i młodzieżą. Sporo różnego rodzaju zagrożeń. Wakacje to jest taki czas bardziej newralgiczny? Nie, wydaje mi się, że nie. Wakacje są takim samym okresem jak cały rok szkolny. Różnią się tylko tym, że nie mamy zajęć szkolnych, że czasami uwalniamy się od bezpośredniej kontroli, obecności no rodziców. Jednakże uważam, że nie jest to specjalnie zagrożeniem dla młodego człowieka. Ale jednak wysyłamy młodych ludzi gdzieś na wyjazdy wakacyjne. Jak najbardziej. Często rodzice mają taki pomysł, żeby przed wyjazdem wziąć młodocianego i porozmawiać na poważne tematy, jakie zagrożenia, jakie są, no chociażby narkotyki, z jakimi może się spotkać, jakiego różnego rodzaju inne zagrożenia. Warto takie rozmowy przeprowadzać przed takimi wyjazdami, czy one mają sens, czy młodzież w ogóle słucha rodziców, a może to już jest za późno na podjęcie takich tematów na 5 minut przed. Mam takie wrażenie, my mamy takie wrażenie w centrum, że z dzieciaczkami jeżeli zbudujemy poprawną relację od, od samego faktu, kiedy pojawiają się w naszym życiu, jeżeli otoczymy miłością, wsparciem, zrozumieniem, ciepłem, tak? Nie musimy prowadzić takich rozmów. To wszystko powoduje w naszych dzieciach piękny rozwój, piękną wiarę w siebie, pewność w siebie, tak? Jeżeli dziecko Wypuścimy ten świat, o którym pani przed chwilą powiedziała, z takimi wartościami, takimi przekonaniami, nie trzeba z nimi rozmawiać o uzależnieniach. Nie rozmawiamy z dziećmi na przykład o raku, tak? Uh -huh. no nie rozmawiamy. No, ale... no, dlaczego mamy rozmawiać o uzależnieniach? Czy nie? to nie jest tak, że to byłby idealny świat, a nasz świat niestety do idealnych nie należy? No i młodzież spotyka się z coraz to różnymi, bardziej skomplikowanymi sprawami, z którymi musi sobie też dawać radę, chyba jednak ze wsparciem rodziców. Po to właśnie jesteśmy w ich życiu, żeby właśnie dawali sobie radę, ale powtarzam raz jeszcze, jeżeli je wyposażymy w, to, w tą, tą całą taką otoczkę, te zasoby nasze rodzinne, które będą wzmacniane, gwarantuję pani, że młodzież nie pomyśli, żeby sięgać po tego typu rzeczy, jak uzależnienia, jakieś inne środki, które są powszechnie zakazane. Tak? Jeżeli młody człowiek będzie miał przekonanie o własnej wartości, o własnym potencjale, o, o tym, że jest szczęśliwy, nie będzie musiał wprowadzać sztucznych substancji do swojego życia, żeby, żeby cokolwiek zmieniać. No bo po co? Jednak bardzo wiele osób wprowadza te sztuczne substancje, jak pan mówi. To jest skala chyba poważna, jak pan to ocenia w Olsztynie, bo tutaj działacie. Czy wiele jest takich osób, które się do was zgłaszają, młodzieży, które ma już problem? Zgłasza się do nas młodzież, zgłaszają się do nas rodzice. Czy to jest poważna skala? Trzeba by to zestawić z ogólną liczbą młodzieży i rodziców. Uważam, że nie jest aż tak drastyczna skala jak... Kryją to media. Ale nie oszukujmy się, że rzeczywiście zdarzają się uzależnienia wśród młodzieży, zdarzają się sytuacje niebezpieczne i z takimi rodzinami wtedy my współpracujemy, tak? Zapewniamy pełne wsparcie w ramach naszych możliwości. Od jakiego wieku to się zaczyna? W którym momencie powinniśmy już mieć tą świadomość, że to już nie jest dzieciaczek, tylko to już jest młoda osoba, która może być narażona na różnego rodzaju zagrożenia. Zadałem Pani ciekawe pytanie, od jakiego wieku to się zaczyna? Zdarzają się różne przedziały wiekowe, kiedy, kiedy dziecko sięga, ale ja znowu wrócę do początku. tak? Wszystko zależy od rodziny. Wszystko zależy, w jakich warunkach wychowuje się ten młody człowiek. Nie możemy tutaj określić dolnej, górnej granicy, kiedy sięgnie pierwszy raz po cokolwiek. Tak? Jeżeli w naszej rodzinie jest wszystko w porządku, Dziecko tego nie zrobi. Tutaj mówiąc o jakichkolwiek no zdarzają się różne sytuacje, które znamy z mediów, że, że dzieci już się rodzą i mają jakąś tam dawkę alkoholu we krwi, tak? Więc już są od, od urodzenia narażone na tego typu uzależnienia. Ciężko mówić tu o jakimkolwiek wieku. Mhm. Myślę, że w każdej kategorii wiekowej pewnie by się znalazł taki kwiatek, jednakże to, to nie jest rozmowa w tym kierunku, uważam, tak? Wszystko zależy od rodziny. My Rozpoczynamy teraz wakacje. Chciałam Pana zapytać, jak Pan ocenia rolę szkoły w przekazywaniu informacji, w przeciwdziałaniu uzależnieniom, w informowaniu młodych ludzi, co się teraz dzieje wokół nich i jak oni powinni, jak zadbać o siebie przede wszystkim, tak, żeby to nie dotyczyło, te problemy nie dotyczyły ich. Czy szkoła tutaj spełnia swoją rolę? Szkoła ma potężne. Potężną misję do spełnienia w kwestii wychowania młodego człowieka, wspólnie z rodzicami, żeby nie było tak, że szkoła zastępuje rodziców albo rodzice szkoły, bo często też słyszymy takie określenia. Nasze polskie szkoły są wyposażane w pewne narzędzia, które mają, mogą, mają chronić młodego człowieka przed różnymi tego typu zachowaniami. Są to programy profilaktyczne, które szkoły realizują. Nasza firma szkoli pedagogów, nauczycieli w programach profilaktycznych, rekomendowanych, które oni potem realizują w trakcie całego właśnie roku szkolnego. I to jest właśnie to, że nie w czerwcu, nie przed wakacjami, a w przeciągu 10 miesięcy nauki, niektóre programy mogą trwać nawet dłużej. Ostatnio realizowaliśmy taki program, projekt Lustro, który trwa 3 lata na przykład w szkole średniej, który właśnie wyposaża młodych, młodych ludzi w wiedzę z zakresu profilaktyki. Zachowań, umiejętności odmawiania. To są wszystko programy profilaktyczne, które szkoły mają niesamowitą okazję realizować. I realizować. We wszystkich szkołach? Czy to są wybrane placówki, które akurat się do Was zgłosiły, akurat taki program chcą u siebie wdrożyć? Czy to jest norma, że każda szkoła w naszym województwie czy w Polsce prowadzi działania profilaktyczne? Szkoła musi mieć realizatora, który został przeszkolony i zdobył uprawnienia do prowadzenia tego typu programów. Wszystkie Wie... szkoły mają takich realizatorów? Nie sprawdzałem tego powiem uczciwie, ale mhm. szkolimy i bardzo bardzo wiele osób jest przeszkolonych z, z oświaty w tym kierunku. Tak? I nie kończy się to tylko na przeszkoleniu? Nie, te osoby mają potem obowiązek zrealizować ten program, a tyle nie placówki szkolne. To jest jeden z warunków uczestnictwa w szkoleniu. Mhm. Jak Pan ocenia, co jest w tej chwili takim zagrożeniem, jakby to młodzi powiedzieli na topie? Czyli co tak naprawdę młodzież w tej chwili m, najczęściej zażywa, używa, myślę o tym, czy alkohol na przykład jest w tej chwili popularny wśród młodzieży, czy już jest zupełnie passé, czy no, kiedyś mówiło się dużo o dopalaczach, w tej chwili mówi się o nowych narkotykach, tak zwanych narkotykach zombie, które też w Polsce już niestety są obecne. Czy moda ma tutaj znaczenie? W co wchodzą młodzi? U podstaw wszelkich niewłaściwych zachowań leży alkohol. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, Natomiast to, że te substancje, o których Pani wspomniała, są i będą one zawsze. Dzisiaj one się nazywają tak, jutro będą nazywały się inaczej. Znowu wrócę do tego, co mówiłem na początku. Naszą rolą jest przygotować młodego człowieka w procesie wychowania, że nieważne, co się pojawi w jego życiu. Dla niego naj... priorytetem, wa... wartością będą zupełnie inne rzeczy niż, niż używki. Czy na to jest młoda? Czy... Co roku mamy pewnie jakąś inną młodę, tak? Obserwujecie to Państwo? Obserwujemy z rozmów z młodymi ludźmi, uh -huh. tak? Nie prowadzimy tego typu statystyk. Może inaczej, nie skupiamy się przede wszystkim na tym, co biorą, a skupiamy się bardziej, co zrobić, żeby potem już nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie znaleźć przyczynę, gdzie znaleźć początek, tak? Uh -huh. I zawsze znajdujemy to w rodzinie. Często jednak rodzina zdaje się być zupełnie zaskoczona. Rodzice mówią, że są w szoku, nie spodziewali się, że ich dziecko może zażywać narkotyki, może się alkoholizować. Co powinno wzbudzać nasze podejrzenia, kiedy to czerwone światełko powinno się zapalić, kiedy obserwujemy nasze dziecko w domu? Szanowna Pani, jeżeli rodzic ma dobrą relację z dzieckiem, to od razu wyłapie niepokojące zachowania. To nie możemy skategoryzować zachowań dziecka, które będą wskazywały na to, że on coś zażywa, bądź interesuje jakimiś jakimi rzeczami, którymi nie powinien. Cały czas wracam do tej relacji. Jeżeli ta relacja jest poprawna, rodzic od razu zauważy. Każdy człowiek jest indywidualny. Jedno dziecko będzie, może bardziej smutne, może bardziej przybite. Ale mhm. też musimy pamiętać o Czyli fazach powinniśmy... rozwojowych dzieci też. tak? Czyli kiedy widzimy różnicę po prostu w zachowaniu, tak? Przede wszystkim, ja dalej będę powtarzał, otoczmy nasze dziecko bezpieczeństwem, miłością, szacunkiem, zrozumieniem i nie będziemy obserwować niepokojących zachowań. Niech nasze dziecko zawsze wie, że może się do nas zwrócić o poradę, o pomoc, a nie bać się naszych reakcji. Od czego się zaczyna, że dziecko się boi reakcji rodzica, tak? A czy to nie powinno być tak, że Dziecko ma z każdym problemem przyjść do rodzica i się go poradzić? No właśnie, chyba z tym przesłaniem Państwa zostawimy na wakacje. Oby każde dziecko szukało pomocy także u tej najbliższej osoby. Zbigniew Urban, koordynator Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie był naszym gościem. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam i życzę miłych wakacji. Dziękuję bardzo, Aleksandra Skreba.